Każdego roku w Polsce blisko 90 tysięcy osób doznaje różnych form przemocy w rodzinie. Najczęściej są to kobiety, które, jak wskazują dane policji, stanowią ponad 70% osób pokrzywdzonych. Na przełomie listopada i grudnia w całej Polsce trwają działania mające na celu uwrażliwienie społeczności lokalnej na zjawisko przemocy. Postanowiliśmy sprawdzić razem z kamerą telewizji TETKA, jakie działania i jakie wsparcie jest organizowane przez Wydział Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie oraz na jakie wsparcie i jaką edukację mogą liczyć osoby stosujące przemoc. Jeżeli chodzi o działania Wydziału Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie na rzecz osób doświadczających przemocy, są to zarówno działania psychologiczne, jak i pedagogiczne oraz wsparcie prawne. Staramy się odpowiadać na potrzeby danej osoby, na potrzeby środowiska. W chwili obecnej ta grupa osób korzysta przede wszystkim ze wsparcia indywidualnego. Mają te osoby także możliwość skorzystania ze wsparcia grupowego, gdyż prowadzimy grupy edukacyjne dla rodziców, prowadzimy grupę samorozwoju osobistego, także oferta jest dosyć szeroka. Jeżeli chodzi o oddziaływania skierowane do osób stosujących przemoc, jest to program korekcyjno-edukacyjny. W ramach działań Wydziału Interwencji Kryzysowej w Tczewie w tym roku właściwie kontynuujemy to, co zaczęliśmy w ubiegłym roku, czyli seminarium samoobrony na rzecz dzieci i młodzieży, już raczej ze szkół ponadpodstawowych. W tym roku pracujemy z pierwszym liceum ogólnokształcącym. Pomysł bierze się stąd, że chcemy troszeczkę dotrzeć do tej młodzieży na zasadzie działań profilaktycznych, ale do bardzo już skonkretyzowanej grupy młodych ludzi, którzy pracują z policjantem i odbierają informacje dotyczące skutecznego i takiego prawidłowego zachowania się w sytuacji kryzysowej. Czym jest przemoc i skąd wiemy, że to, czego doświadczamy, możemy właśnie zdefiniować jako zjawisko przemocy? Przemoc to zjawisko wykorzystywania siły, wykorzystywania przewagi do robienia krzywdy innej osobie, do robienia czegoś, co sprawia jej ból, przykrość, co ją deprecjonuje. To odróżnia przemoc od agresji, w której osoby mają równą siłę do tego, żeby wybrnąć z danej sytuacji. W sytuacji przemocy nie ma takich równych sił. Pomoc psychologiczna, pomoc pracowników socjalnych, osób, które są zobowiązane z racji swojego zawodu, tak jak policjanci, do tego, żeby pomagać. Pewne narzędzia, takie jak procedura niebieskie karty prowadzona przez różne instytucje, one się przyczyniają do tego, żeby likwidować przemoc w rodzinie, żeby jej zapobiegać, żeby ją niwelować. W Tczewie 5 grudnia w ramach akcji odbędzie się także konferencja Jak rozpoznać symptomy krzywdzenia dzieci, organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie. W całej Polsce działania w ramach kampanii potrwają do 10 grudnia.